świecki lekarz, ginekolog i mówi tak, proszę księdza, wyrysował to narząd rodny, mówi tak, jeżeli jest ciąża, jest dziecko w łonie swojej mamusi i teraz dokonujemy aborcji, mówi, ja nie dokonuję, bo ja nie jestem zbrodniarzem i nie chcę ranić kobiet, ale moi koledzy, koleżanki dokonują. Otóż wtedy są dwie możliwości. Albo wyrywa się to dziecko niedokładnie doskrobując resztki, czy tam oczywiście mikroskopijne zostają, ale ponieważ zapłata jest niezbyt wielka, czy kobieta nieznana, bo co się wysilał, nie doskrobujemy wtedy i te resztki mikroskopijne gniją i stają się, powodują stany zapalne i nowotwory. Albo kobieta znana lekarzowi, czy duże pieniądze, więc doskrobuje, co się wtedy okazuje, zarastają jajowody. Wejście do jajowodów zarasta. Jeżeli tam nie wolno tego dotykać, jak się okazuje, inaczej się natura mści. I w związku z tym ciąża doskrobana, czy przepraszam, aborcja doskrobana, powoduje bezpłodność, bo zarastają jajowody i jest albo bezpłodność, albo ciąża pozamaciczna i no, wtedy jest groźba śmierci dla mamy. To jest niesamowicie niebezpieczne. Więc mówi, i w tym przypadku, i w tym niszczymy zdrowie kobiety. Już nie mówię o innych skutkach, ale niszczymy zdrowie kobiety. Cisza taka się zrobiła, że nie wiem. Sami to, ja już nic nie musiałem komentować. Powiedział on, nigdy... Ktoś tam jeszcze się ośmielił zapytać, oczywiście w celach takich cynicznych. Mówi, no a jeśli ciąża zagraża życiu, jeżeli się urodzi życie, to dziecko nie... Wiemy, że się urodzi nieżywe dziecko. To czy wtedy nie ma sensu aborcja? Nie, mówi. Bo dla organizmu mamy urodzenie choćby nieżywego dziecka jest zdrowe dla organizmu matki. No dziecko trudno, jeśli się urodzi nieżywe, natomiast nie zaszkodzimy matce. Czyli także wtedy, kiedy mam pewność, na ile może lekarz mieć pewność, że dziecko się urodzi nieżywe, to i tak będę dążył do porodu kobiety dla zdrowia kobiety. Dla zdrowia kobiety. No są tak oczywiste rzeczy, jeśli ktoś chce to wiedzieć, ale jak mówiłem, ignorancja jest teraz ideałem. I drugi jeszcze tu przykład, gdy chodzi o aborcję. Otóż to warto wiedzieć na pamięć. W latach 91-95 w Uniwersytecie w Seattle, tak to się wymawia w Stanach Zjednoczonych, na Wydziale Medycyny zrobiono największe w historii badania na temat związku między aborcją a rakiem piersi u kobiet, nie u mężczyzn. I co się okazało? W 95 roku we wrześniu opublikowali 3 tomy samych wyników, bez komentarzy. Wtedy się zabijano przy klinikach aborcyjnych, więc żeby lekarze nie dali pretekstu, że oni są ideologiczni, że się za jakąś stroną opowiadają, dali tylko tabele. Zbadali 800 tysięcy kobiet i grupa porównawcza, odpowiednio wielka. Więc to są badania na skalę niespotykaną do tej pory w ogóle w medycynie. I tabele, jedna z tą najbardziej drastyczną tabelę opublikowała nawet Gazeta Wyborcza. No, Tygodnik Powszechny nie opublikował, ale Gazeta Wyborcza opublikowała w listopadzie 95, więc 2 miesiące później. Otóż, co się okazuje, najstraszniejsza jest tabela pierwsza, którą ci lekarze umieścili tam. Mianowicie, jeżeli aborcji dokonuje dziewczyna mająca 18 lat i mniej, to są większość wychowanków, do których mówimy, jeśli mówimy, czy w szkole, czy w domu, no to właśnie w tym wieku. Otóż, jeżeli aborcji dokonuje dziewczyna mająca 18 lat lub mniej i jest to pierwsza ciąża, to uwaga, ilość raka piersi u tych dziewcząt w stosunku do grupy porównawczej wzrasta, uwaga, 800 razy. 800 razy. 80 000% razy częściej jest rak piersi u takich kobiet niż w grupie porównalnej, porównawczej, tam gdzie nie było aborcji. Jeżeli to jest to kolejna ciąża, starszy wiek, poprzednie ciąże kończył się porodem, to i tak gwałtownie rośnie ilość raka piersi, ale już nie 800 razy, ale rośnie i tak gwałtownie. Natomiast zmniejsza się ta ilość raka piersi wraz z wiekiem i wraz z ciążami poprzednimi, które się kończyły porodem. I jedyne, co lekarze wyjaśnili, oprócz dania czystych tabel, to był związek, na jedną stronę go opisali bardzo króciutko, związek między aborcją a rakiem piersi u kobiet. Otóż związek ten wynika z faktu, że od momentu poczęcia dziecka w organizmie kobiety pojawiają się hormony, które między innymi stymulują zmiany w piersiach. No, żeby to było i przygotowanie i kuchni, i zadaszenia dla dziecka, ale to o tym później. W każdym razie przygotowują zmiany w piersiach, te hormony i od 7 miesiąca ciąży, podkreślam, od 7, pojawiają się hormony, właśnie które lekarze nazwali hormonami 7 miesiąca, które zamykają proces zmian w piersiach, żeby się nie działy dziwne rzeczy z piersiami kobiety. Jeżeli dokonamy aborcji, no to zwykle przed 7 miesiącem może być żywe dziecko urodzone, jeżeli dokonamy aborcji, organizm kobiety zostaje oszukany, zostają uruchomione hormony tego 1 miesiąca, jak oni to nazwali,
związane z poczęciem dziecka, a nie pojawią się hormony siódmego miesiąca, bo nie dojdzie do siódmego miesiąca ciąży. Organizm zostanie oszukany, nie pojawią się hormony zamykające proces zmian w piersiach i przy pierwszej ciąży, jeśli ona się kończy aborcją, to jest właściwie pewność raka piersi. 800 razy więcej niż w grupie porównawczej. Natomiast jeżeli to była powiedzmy czwarta ciąża, żeby dać już taki przykład z tych, gdzie jest wyraźna różnica i poprzednie się zakończyły porodami, to lekarze wyjaśniają, wtedy z mniej, oczywiście i tak gwałtownie rośnie już raka piersi, ale nie aż tak strasznie, bo organizm ma tak zwane ślady fizjologiczne. Czyli zapamiętuje sobie proces zmian w piersiach z poprzednich ciąż, które się zakończyły porodem. Oczywiście to zapamiętywanie, te ślady fizjologiczne nie wystarczą, żeby uchronić przed rakiem piersi, ale zmniejszają ilość raka piersi po aborcji. Natomiast przy pierwszej ciąży w ogóle nie ma takich śladów fizjologicznych przebiegu ciąży i przebiegu zmian piersiowych, więc jest właściwie pewność raka piersi. No to są konkrety i wtedy nie ma dyskusji, czy można dokonać tak zwanej bezpiecznej aborcji, to co teraz nasze posłanki niektóre proponują wprowadzić. To fajny tytuł jest, ustawa o bezpiecznej aborcji. Jak powiedziałem takiej pani posłance, równie dobrze możecie wprowadzić ustawę o bezpiecznym samobójstwie. Równie dobrze. To jest dokładnie to samo. A więc dlaczego aborcja nie? Po pierwsze, bo jest zabicie niewinnego dziecka. Skutki są na całą wieczność. Nie dla dziecka, bo ono i tak będzie w niebie, ale dla zabójców. Począwszy od tatusia, przypominam, to nie kobieta dokonuje aborcji, powtarzam, to rodzice i główna odpowiedzialność jest zwykle ojca tegoż dziecka. On rozczarował, był nieodpowiedzialny i za mało kochał, czy w ogóle nie kochał, tylko pożądał. Czy nawet jeszcze bardziej prymitywnie, użył jako przedmiotu kobiety. W każdym razie to nie tylko jest zabicie niewinnego własnego dziecka, ale to także jest straszliwa krzywda dla kobiety matki. I to są najsilniejsze argumenty. Ale w praktyce, zwłaszcza rozmawiając z nastolatkami, z waszymi dziećmi, mówię tutaj do świeckich, czy z ludźmi z otoczenia, czy my księża, siostry zakonu, rozmawiając z naszymi wychowankami, warto sięgać po teoretycznie niższej rangi argumenty, które w praktyce lepiej działają. No, na tym polega geniusz wychowawczy, żeby dobierać te argumenty, które działają, a nie te, które nas przekonują, czy które teoretycznie, a nie w procesie wychowania się okazuje najsilniejsze. Otóż w procesie wychowania, kiedy zwłaszcza rozmawiamy z nastolatkami, które argumenty są najsilniejsze? Te, które się odnoszą do nich tu i teraz. Otóż jak powiemy o zabiciu niewinnego dziecka, to ta dziewczyna nie jest jeszcze w ciąży. To jest dla niej abstrakcja. Jak powiemy o tym, że to jest straszne poranienie kobiety, syndrom poaborcyjny, to jest dla niej abstrakcja, bo tego nie przeżywa. Na razie i na szczęście. Nie wiem, jak się tak zostanie. Natomiast trzeba używać argumentów tu i teraz. Jak mnie dziewczęta pytają, dlaczego ksiądz tak twardo jest przeciwko aborcji? Bo was kocham. Ta w jakim sensie? Nie w jakim sensie kocham, bo w jakim sensie to ma związek, nie? Otóż mówię, ponieważ aborcja jest wymysłem strasznie cynicznych mężczyzn. Strasznie cynicznych, którzy kpią sobie z was, drogie dziewczęta i kobiety, i mówią, i rozumują po cichu oczywiście, tak. Po cichu. Ja, mężczyzna, traktuję ciebie jak rzecz, współżyję, musisz być do dyspozycji, kiedy chcę i jak chcę. Zatruj twój organizm, żebyś właśnie był do mojej dyspozycji, żeby miał łatwy seks i bez konsekwencji. Czyli ja cię traktuję jak rzecz, ty masz być cały czas do mojej dyspozycji. I po to wymyślono antykoncepcję. Formalnie wymyślono antykoncepcję, czy najpierw dla zmniejszenia populacji Murzynów w Stanach Zjednoczonych. Po to wymyślono, ale potem zorientowano się, że można też tego użyć dla innych cynicznych celów, na przykład dla korzystania, traktowania kobiety jako rzeczy, jako przedmiot uczucia seksualnego. Więc ja, mężczyzna, tak cię traktuję, jako przedmiot mojego użycia z mojej strony. Natomiast jeżeli zajdziesz w ciążę, to ja ci powiem, to zabij nasze dziecko i jeszcze ci wmówię, że to jest postęp i nowoczesność. Czy może być większy cynizm? Droga dziewczyno, jeżeli cię mężczyzna kocha, to on nie tylko nie pozwoli, żebyś musiała sobie wyrwać, żeby ktoś ci wyrywał dziecko z twoich najdelikatniejszych narządów kobiecych, ze wszystkimi konsekwencjami, tylko jeżeli cię kocha, to nawet nie pozwoli, żebyś sobie paznokcia zadrapała. Jak zobaczy, jeśli kocha, że zaczynasz szorować garki, bo zostaw to, czy w ogródku plewi, zostaw, tu masz takie piękne paznokcie, zostaw, ja to zrobię za ciebie. Jeżeli kocha, to nawet nie pozwoli, żeby sobie zadrasnęła paznokcie. A tym bardziej nie pozwoli, żebyś zabijała własne dzieci, żebyś tak się poraniła.
jeżeli kocha. Czyli dlaczego aborcja nie? Bo jest to wymysł super cynicznych mężczyzn, którzy sobie super kpią z kobiet tu i teraz. I mówią, ty bądź do mojej dyspozycji, żeby być do dyspozycji, to się zatruj najlepiej antykoncepcją, a jak i to nie pomoże i będzie dziecko, to zabij to dziecko, a ja ci jeszcze mówię, że to jest postęp i nowoczesność. Szczyt cynizmu mężczyzn. A kobiety, które się temu poddają, szczyt naiwności i bezradności kobiet. Szczyt. Wtedy się dziewczyny otwierają oczy. Mówią, no ma ksiądz rację, rzeczywiście, jak mnie chłopak kocha, czy mężczyzna, to nawet dba o moje paznokcie, a co dopiero o tak ważne rzeczy. A to jest argument, który dociera do dziewczyn. Widzę po oczach. Widzę po oczach. I działa tu i teraz. I taka scena jeszcze z rozmowy z młodzieżą. Jakaś dziewczyna mówi, taka krzykaczka w jednym z liceów, maturzystka. Proszę księdza, czy ksiądz... Ona już mi inne pytania zadawała. Czy ksiądz przyznaje kobietom prawo do decydowania o macierzyństwie? Mówi, oczywiście, nie tylko prawo, wręcz obowiązek. To nie tylko ją wino, cały Kościół o tym przypomina. Tu w takim razie ksiądz musi być za aborcją. No i dostała huragan praw, ja też oczywiście wtedy biję prawa najdłużej. Im bardziej naiwne pytania, tym najdłużej biję prawo. Wtedy odpowiedź jest, ma lepsze tło. I mówię, moja droga, jak ucichły brawa całej sali gimnastycznej mojej na końcu. Moja droga, może ty masz szóstkę z biologii, matematyki, chemii, życzę ci tego. Ale z myślenia o aborcji możesz mieć tylko jedynkę. To a dlaczego? Bo aborcja nie ma nic wspólnego, ale to nic z prawem kobiet o decydowaniu o macierzyństwie. Dlaczego? Bo odnosi się wyłącznie do tych kobiet, które już są matkami. Które już są matkami. Aborcja w ogóle nie dotyczy kobiet, które nie są jeszcze matkami. Dotyczy tylko tych kobiet, które już są matkami, więc które już podjęły decyzję, czy ktoś za nich podjął decyzję o macierzyństwie. Te kobiety też mają jeszcze jakiś wybór, ale nie czy być matką, czy nie, bo są matką i na wieczność będą, tylko mają inny wybór, czy być matką dziecka żywego, czy być matką dziecka zabitego. A to jest zupełnie inny wybór. To nie jest wybór, czy być matką, czy nie. Tylko jakiego dziecka być matką, żywego czy zabitego.